Zapraszamy tym razem do Giżycka na relacje z 15 Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Giżycko to stolica żeglarstwa w Polsce. Położone jest między jeziorami Niegocin i Kisajno w najbardziej malowniczej części Wielkich Jezior Mazurskich. Co roku zjeżdżają tu żeglarze, pasjonaci tego sportu i zawodnicy. Nie brakuje wśród nich osób niepełnosprawnych. Wśród czarnych kormoranów i białych żagli na jeziorze Kisajno ścigają się z wiatrem i swoją niepełnosprawnością. Na lądzie są mniej zwinni i sprawni, na wodzie konkurują z najlepszymi. Na 15. jubileuszowe Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych stawiło się 60 osób. Wystartowało 20 załóg w dwóch kategoriach żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo i żeglarzy niesłyszących. Już na starcie byli faworyci. Wśród żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo załoga Andrzeja Burego z Jastrzębia Zdroju, czterokrotni mistrzowie Polski, dwukrotni wicemistrzowie Polski. Wśród niesłyszących faworytem był Tomasz Gumiński z Warszawy, który wygrywa od lat prawie wszystkie regaty. Początki żeglarstwa niepełnosprawnych to, jak mówi Marek Winiarczyk, prehistoria, 1975 rok, kilka osób z żeglarzy niepełnosprawnych zdobyło patenty, potem obozy przez lata, regaty mniejszej rangi, od 15 lat Mistrzostwa Polski, od kilku lat Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, 4 edycje w maju, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu i od 5 lat jedna z największych imprez w Europie, raczej na pewno największa, Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych. Trzydniowa impreza, 350 osób niepełnosprawnych. Regaty odbędą się w 5 turach. Do południa, od śniadania zaczynamy codziennie od 10, i ścigamy się do godziny 13.30, chyba że wyjdzie troszeczkę dłuższy wyścig. Potem jest przerwa na przesiadanie się i na zjedzenie obiadu do godziny 15. I o godzinie 15 druga tura. Nie tolerujemy żadnych spóźnień. Jeżeli jest start o godzinie 15, pierwszy sygnał startowy jest za 5:15. Nie czekamy na nikogo, nie ma żadnych usprawiedliwień. Kto się nie stawia punktualnie i nie startuje, ma DNS. Łódka numer 7. Nie ma łódki. Nie, nie, to żadnego oszustwa tutaj. O! 16. Pięknie. Łódka numer 12. Dobra, to żeby problem. Ja idę na odwrót powiedzieć, że się Zbyszek, Zbyszek, Zbyszek. 8. I wychodzimy na wodę. Tomek! Tomek! Ja się w górach urodziłem i na pewno bym się czym innym zajął. Żeglarstwem zająłem się tylko z przypadku, że dowiedziałem się, że niepełnosprawni też mogą żeglować. No i spróbowałem, spodobało mi się i tak zostało do dzisiaj już przez 12 lat. Czasami nie ma co na tą niepełnosprawność narzekać, bo też może się coś ciekawego przydarzyć, nawet na wózku. W tej chwili dla mnie żeglarstwo to jest pełna rehabilitacja. Nie jeżdżę nawet na żadne turnusy rehabilitacyjne. Wystarczy mi to, że jestem tutaj na wodzie, na żaglówce. To jest naprawdę pełna rehabilitacja. Myślę, że inne osoby niepełnosprawne, jakby spróbowały tego żeglowania, na pewno potwierdziłyby to, co ja mówię. Trzeba się starać w każdym biegu. To jest woda, żywioł, także wiatr różnie wieje. Żeglarze wiedzą, że raz wieje z jednej strony, raz z drugiej i zależy gdzie się jest. Jak silno wieje, to nie ma problemu, ale na słabych wiatrach trzeba być tam, gdzie wieje wiatr. Na jachcie nie ma zbyt wiele przestrzeni
I brak, w moim przypadku, na przykład brak prawej nogi nie przeszkadza mi, żeby przemieścić się po prostu na drugą burtę, na drugą stronę, na drugą burtę mi to nie przeszkadza. A nawet powiedzmy w naszej sytuacji, kiedy jest nas trzech żeglarzy, wszyscy niepełnosprawni, a koledzy mają niesprawne nóżki, to jeżeli trzeba powiedzmy gdzieś tam na dziób pójść, poprawić coś, czy w przypadku jakiejś awarii, no to też sobie daję radę, wyskoczę tam szybciutko, elegancko zrobię i znów jestem z kolegami. Łódki nie są przystosowane dla niepełnosprawnych i musimy całkiem to samo robić, co pełnosprawni i jak widać dajemy sobie radę. Gorszy na pewno nie jestem w niczym, a lepszy, no nie wiem, nogi mi nie przeszkadzają, bo ich nie mam. Może to coś pomoże. Fakt, że to jest utrudnienie, bo przesiadając się z burty na burtę muszę na rękach przechodzić, a sprawny na nogach przejdzie i jeszcze coś w międzyczasie może zrobić. Ja już nic. Pasi, teraz już możesz ty działać. Dobrze, dobrze. Słuchaj, no. Siedem. Daj na siódmy. Siedem ma być. Tu jeszcze na pewno było, teraz zaleciutko idziemy. Stare dżinsy wystrzępione. Chłopie, no przecież wyciągnąłem nomę. No. Lecz kierunek znam, biorę fur na plecy i przed siebie gnam, gdzie takie ja przyjdę wiatr, gdzie tak to ja... Moi rodzice, dwie się lat temu razem z kolegą kupili małą łódkę, małą żaglówkę. Pływaliśmy rekreacyjnie po Mazurach, pod Warszawą nad Dalewem Dziedzińskim. A w 1998 roku niedziejący przyjaciel żeglarstwa osób niepiszących, pan Witold Tomaszek, zaprosił mnie na rejs morski z Kadyksu poprzez Maderę do Gdyni na Pogorzu. I rejs trwał półtora miesiąca. Od tego czasu pokochałem żeglarstwo. Postanowiłem bardzo szybko zrobić patent żeglarki i rok później zacząłem startować w regatach. Przekazujemy znaki migowe poprzez tukanie. Kapitan tuka o pokład i wszyscy patrzą na kapitana i kapitan wykonuje polecenie, rozkazuje polecenie, a oni wykonują. Nie mają żadnego kłopotu. Thank you.
wymarzona w snach. Z każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Jeszcze nie tak dawno dziwiło pojawienie się niepełnosprawnych osób na pomostach w Giżycku. Teraz dziwi co innego. Jeżeli jest jakikolwiek dzień taki, że nie stoi parę wózków na keji i przyjeżdżają coś żeglarze, to mówią, co się stało. Teraz taka sytuacja jest nienormalna i to jest wreszcie normalne. Na Mazury, 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 popływamy tą łajbą z tektury. Mazury, gdzie wiatr silny wieje, gdzie są ryby i grzyby i gnieje. Tam, gdzie fale nas bujają, gdzie się ludzie opalają, wschody słońca piękne są i komary w dupę tną. Gdzie przy ogniu gra muzyka i gorzała w gardle znika, pan leśniczy nie wiadomo skąd woła do nas. Paszła won! Na Mazury, 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 popływamy tą łajbą z tektury. Na Mazury, gdzie wiatr silny wieje, gdzie są ryby i grzyby i gnieje. Tam, gdzie fale nas bujają, gdzie się ludzie opalają, wschody słońca piękne są i komary... Emocji było na pewno wiele. No, sytuacje protestowe były, ale między sobą zawodnicy jakoś tak dogadywali, że jeden protest był zgłoszony do komisji naszej, ale został oddalony. Wreszcie puchary i nagrody dla uczestników. Jak przewidywaliśmy, zwyciężyły załogi Andrzeja Burego i Tomasza Gumińskiego. Statuetką PEFRON uhonorowany został Marek Winiarczyk, inicjator działań na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych. Gratulujemy! Gdzie ta keja, przy niej ten wiatr? Gdzie ta koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest?